Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Crazy World. I dzisiaj sobie pojedziemy połączeniem pasażerskim z Doncaster do Grantham. I zaczynajmy. Może od takiego poziomu oświetlenia pulpitu. Odblokujmy sobie drzwi. Są odblokowane. Chcecie sobie, drodzy Państwo, zobaczyć. Jedne drzwi się otworzyły, dalej też. Dzisiaj śnieżek pada i to mocno. Musimy sobie załączyć wycieraczki. Okej. Okay. Nie mamy elektryczne, nie ma żadnych problemów, czekamy. 21. Włączmy sobie ogrzewanie na 22 stopnie. Pełka. Tam się nie świecą, a czemu się światełka nie świecą? Nie wiem. Wiem, że drodzy Państwo pewnie nic nie widzicie. Muszę pozałączać wszystkie systemy bezpieczeństwa. Okej, już wiem, czemu światła nie działają, bo trzeba włożyć klucz główny. Nawić kierunek na naprzód. Zamykamy drzwi. Okej. Te światła są. Możemy wyłączyć. Poziom oświetlenia zmniejszyć. Jasność pulpitów również. Luzujemy sobie hamulec. Mamy czekaj dalej na zmianę sygnału. Taką zmianę poczekajmy. Czasem tutaj w tej grze trzeba po prostu ruszyć, żeby coś się stało. Mamy tutaj oczywiście dynamiczną pogodę ustawioną. Różnie to może być. Zwiększmy sobie poziom działania wycieraczki. No i ruszamy. Wolne ograniczenia to 25 mil. Godzina. Przyciemnione? Nie. Lampka do czytania. Jakieś oświetlenie inne? Nie ma nic. To... Hamulec śnieżny. Ma
wyłączę do zajazdu. No, wyłącz to. Ja cokolwiek tu widział, dobra. Spędzamy się. Dawaj wycieraczki i leci. Te światła moim zdaniem się za szybko ucinają. Fajnie jest iskrzenie spod pantografu. Gdzie jesteś? Czasem dziwnie to wygląda. Te iskry mają takiego laga, nie? Fajnie. Teraz potwierdzić. To ja się zastanawiam, co ja naklikałem. Się nazywa, nie? Potwierdzić ostrzeżenie, to ja mówię, co ja to naklikałem. Elekcja, czyli jasność. Dźwięku. Ota nos. Engine status, event, brake status. O matko, naprawdę jest coś w cieniu? Dobra, status ok. 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 Jest domek. To jest czujność pedał. Bibi. A pamiętać. Ja zawsze jeździłem bez pedału czujności. Te wycieraczki mogą w sumie trochę zwolnić. Moż jest moc maksymalna, aktualnie. I ze względu na ośnieżenie sieci akcyjnej. Torów zresztą też. Natura na dworze to minus 2 stopnie. I nie za zimno. Pamiętam, jak chodziłem tutaj sobie prywatnie scenariusz. Z falą upałów. Gdyby tyle rzeczy się podziało, to temperatura była 24? Ja się zastanawiam, o co im chodzi. Jakie upały. No my dość przyspieszamy, a przed nami ograniczenia do 110.
Nie znam się na tych amerykańskich wskaźnikach, więc sobie korzystam z tych odpowiedzi po prawej stronie. A czemu z nich korzystam? Bo mogę. Część ktoś pyta. Do 10 mamy. No niestety nie ma tempomatu. No 25 mil na godzinę to jest równowartość naszej 200 nm na godzinę. No i na cicho jest cichy elektryczny zespół reakcyjny, nic prawie nie słychać. Biorąc kamery zewnętrznej. Możemy go zobaczyć w całej okazałości i usłyszeć. O, brzmi naprawdę, naprawdę super. A mamy 124. Mocy w tym razie. No i za 3 km, na 3 mile będziemy ją musieli zatrzymać. Otwierdzamy semaforek. Oddajemy siły hamowania. Nie wiadomo, czy czasem wjazdu nie ma na stój. W tym wypadku według semaforów nawet wjazd jest na stój. TPWS and AWS operational. Skontaktujmy się z innymi.
co? Podję ci czeki. Już podjeżdżamy i będziemy czekać. Widzicie, nawet Wielki Brytanii są opóźnienia. Nie tylko u nas. Koń do śniegu nasypało, nie wiadomo ile. Wjazd podany. I na lewo. Odblokujmy czy. Iho. A tutaj też można odblokować. Bo tutaj coś pika. Prawda? Ten sygnał słychać jak... Czy tu? Już nie. Fajnie, nawet trzecie rzeczy odwzorowali. Witamy w standardzie. Toaleta niestety nie da się otworzyć. Idziemy sobie do przedziału. W sumie to nic realnego nie wiem. Czy te drzwi się same zamkną, czy też nie? Ty się nie zamkną, ale ty się zamkną. Słyszycie? Gdzieś samolot przeleciał. Ale fajne. Chyba mi się. Że na tej dworce niby coś tu było do ustawiania, nie? Czemu? Smoking is not permitted in any part of this station or on trains. This includes e-cigarettes. Tu mamy?
za nic specjalnego. Bilety. Pozamykane o tej godzinie. Ma 40. To chyba nie to, to chyba w innych scenariuszach trzeba było coś rozwieszać, akurat chyba nie w tym. Dobrze, drodzy Państwo, ale myślę, że w tym optymistycznym akcentem wykończymy dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku już w czasie odjazdu. Na razie, cześć.